Program telewizyjny Ślub od pierwszego wejrzenia budzi wiele kontrowersji, ale mimo wielu nietrafionych połączeń, kilku parom udało się znaleźć szczęśliwe małżeństwo. Jedną z takich par są Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak, którzy po udziale w programie postanowili kontynuować swój związek. Para niedawno świętowała już swoją 5. rocznicę ślubu i ma 2 dzieci, Jerzego i Biankę. Mimo swojego życia na Instagramie i udzielaniu się w sprawach społecznych, jak choćby kwestia traktowania ciężarnych kobiet w Polsce, Anita zdradziła, że nie udało jej się zapisać swoich dzieci do publicznego przedszkola. Według niej, każde dziecko powinno mieć szansę na skorzystanie z publicznej edukacji przedszkolnej, a placówki powinny znajdować się nie dalej niż 3 km od miejsca zamieszkania, aby zapewnić dzieciom rozwój w grupie i kontakt z rówieśnikami. Anita zdradziła również swoje wspomnienia z czasów przedszkolnych, które toczyły się w placówce położonej blisko jej domu i zapewniała dużo zabawy. Mimo życia na Instagramie, rodziny z ślubu od pierwszego wejrzenia borykają się z trudnościami codziennego życia, co pokazuje, że problemy są częścią życia każdego człowieka.